Witajcie ciekawscy. Wydaje się, że im bliżej końca tego chaotycznego 2020 roku, tym bardziej każdy dzień próbuje prześcignąć się, będąc najgorszym. Zawsze pojawiają się nowe wiadomości i zazwyczaj nie mają nic szczęśliwego do przekazania. Tym razem runda przykrych informacji nadeszła od samych byłych członków rodziny królewskiej. Meghan Markle ujawniła bowiem, że była w drugiej ciąży, ale w lipcu straciła dziecko. Błyskawicznie internet został zalany komentarzami i jak zawsze, jeśli chodzi o Sussexów, opinie były bardzo zróżnicowane i rzec można, że przeważały te przykre i obraźliwe. Ale co właściwie zdradziła Meghan w swoim artykule? Jak ludzie na to zareagowali? Dlaczego Chrissy Teigen stanęła w jej obronie i czy pozostali członkowie rodziny królewskiej wiedzieli o tym, co się stało? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego, co ważne. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo ciekawe filmy publikujemy dla Was każdego dnia. Zacznijmy od tego, że w pierwszej połowie tego roku zaczęły krążyć plotki o ciąży Markle, kiedy to 6 maja opublikowano w internecie wideo z okazji pierwszych urodzin małego Archiego. Szybko wiele osób zaczęło snuć swoje domysły i komentować, że Meghan nosi luźną koszulę, aby ukryć brzuch. Cóż, mając tę wiedzę, którą mamy dziś, okazuje się, że mogło to być prawdą. Ale wtedy było to przede wszystkim szalone przypuszczenie, biorąc pod uwagę fakt, że przez cały film trzymała Archiego na kolanach i nie było możliwości, aby dojrzeć jakiegokolwiek nowych krągłości. W tamtym czasie osoba z bliskiego otoczenia powiedziała magazynowi New Idea, że była księżna przyznała, że ona i jej mąż bardzo chcieliby mieć drugiego malca, zbliżonego wiekiem do ich syna. Ujawniono również, że najwyraźniej zarówno Meghan, jak i Harry mieli nadzieję, że tym razem urodzi się córeczka. Pragnienie sprawienia Archiemu brata albo siostry byłoby całkiem sensowne, także z powodu ich rodzicielskiej troski. Nie chcieliby bowiem, aby ich pierworodny miał w tej kwestii samotne dzieciństwo. W końcu oboje dorastali z rodzeństwem. Chociaż w przypadku Markle nie jest to temat zbyt radosny, ponieważ rzekomo nie miała dobrych stosunków ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Ale za to książę przez całe życie miał bardzo bliską więź ze swoim bratem i mógł na nim polegać, więc z pewnością uważa, że dla jego syna będzie życie weselsze i łatwiejsze, gdy też będzie miał podobnie bliską osobę. Teraz wiemy, że we wszystkich tych plotkach i spekulacjach było ziarno prawdy. W swoim najnowszym artykule Meghan nie ujawniła, w jak zaawansowanej ciąży była, ale są szanse, że mogła próbować ukrywać swój rosnący brzuch we wspomnianym już filmie, który został opublikowany w maju. Niestety, jak się okazuje, Harry i jego żona przeżyli tego lata bardzo trudne i łamiące serce chwile. Kilka dni temu New York Times zamieścił artykuł napisany przez samą byłą księżną, w którym opowiedziała o tym, co ich spotkało. Swoją wypowiedź zaczęła od tego, że tamten dzień zaczął się zupełnie zwyczajnie i dopiero gdy poszła zabrać syna z łóżeczka, poczuła, że coś jest nie tak. Że po zmianie pieluszki poczuła ostry skurcz i że trzymając syna w ramionach upadła na podłogę, nucąc kołysankę, aby spróbować uspokoić zarówno malca, jak i siebie. Jedno ze zdań, które przykuło uwagę większości ludzi, brzmiało, cytujemy: kiedy ściskałam moje pierworodne dziecko, wiedziałam, że tracę drugie. Markle wróciła również do chwili, gdy znalazła się w szpitalnym łóżku. Jej słowa brzmiały, cytujemy: kilka godzin później leżałam w szpitalu, trzymając męża za rękę. Czułam lekkość jego dłoni i całowałam je, mokre od naszych łez. Kiedy oboje płakali, zastanawiali się, jak sprostają rozpaczy i stracie, która im się przytrafiła. Meghan dodała, że obserwowała, jak, tu cytat, łamie się serce Harry'ego, kiedy próbował poskładać ją roztrzaskaną na kawałki. W dalszej części artykułu Markle wyjaśniła również, że utrata dziecka oznacza żałobę niemalże nie do zniesienia. Doświadcza jej wielu, jednak mówią o tym nieliczni. Jak wyjawiła podczas pobytu w szpitalu, w bólu spowodowanym ich osobistą stratą odkryła, że 10-20% obecnych tam w tym czasie kobiet również straciło ciążę. I mimo tak ogromnej powszechności tego bólu, rozmowa o nim wciąż pozostaje tematem tabu, obarczonym nieuzasadnionym wstydem, a kobiety w wielu przypadkach zmagają się przesiąknięte poczuciem utrwalonej, samotnej żałoby. Prawdą jest, że jest to coś, o czym rzadko się mówi, a wiele par na świecie każdego dnia musi się zmierzyć z taką tragedią. I to, że kobiety odczuwają wstyd i poczucie winy, jest czymś, na co ostatnio otworzyło się więcej osób publicznych. Wszystko wydarzyło się po tym, jak Chrissy Teigen podzieliła się wiadomością ze szpitalnej sali, mówiąc, że ona i jej mąż, muzyk John Legend, stracili swojego małego Jacka. Jej uczciwość skłoniła inne gwiazdy, takie jak na przykład Kate Beckinsale, do opowieści o swoich łamiących serce historiach i doświadczeniu straty. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, kto publicznie przyznał się do utraty ciąży oraz przeżyciach z tym związanych, odsyłamy Was do odcinka, do którego karta właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Ale zostańcie jeszcze z nami, bo teraz przechodzimy do reakcji społeczeństwa na artykuł Markle z New York Timesa. Należy wspomnieć, że jej wyznania zostały docenione przez wiele organizacji charytatywnych, które pomagają ludziom radzić sobie z traumą związaną z utratą dziecka. Jedną z osób, które pochwaliły Markle, była Michelle Kennedy, założycielka wirtualnej platformy Peanut, która umożliwia kobietom łączenie się w sprawach związanych z macierzyństwem i urodzeniem martwego dziecka. W rozmowie z Daily Mail powiedziała, cytujemy: Meghan zrobiła odważny krok, mówiąc rzeczy, których inni z pewnością w rodzinie królewskiej jeszcze nie powiedzieli. Łamie tabu, używa swojego głosu, aby znormalizować uczucia, jakich doświadczają kobiety każdego dnia. I chociaż Markle za swoją postawę przez wielu została pochwalona, równocześnie w jej stronę ruszyła lawina negatywnych komentarzy. Ogromna liczba ludzi nie była przychylna byłej księżnej.
Po opublikowaniu artykułu szybko internauci zaczęli wyrażać swoje opinie w setkach tysięcy komentarzy i większość z nich była niemiła. Byli tacy, których słowa brzmiały na przykład, cytujemy, przez ani minutę w to nie wierzę, ona kłamie. Wykorzystywanie tego, by wzbudzić współczucie jest straszne. Inni kąśliwie zwracali uwagę, że Meghan bardzo pragnęła prywatności i tak o nią walczyła, a teraz idzie z intymnymi wiadomościami do gazet. Jednocześnie rozpaczliwie wręcz szuka rozgłosu. I właśnie ludzi głównie rozłościł fakt, że podczas gdy ona i Harry prosili o pozostawienie ich w spokoju, poszanowanie ich prywatności, dzielą się teraz takimi rzeczami. Niektóre opinie były tak okrutne, że nie wypada ich powtarzać. Ale nie wszyscy byli przeciw Meghan za podzielenie się swoją historią. Według australijskiego 7 News, odkąd Markle opowiedziała o swoich przeżyciach, nastąpił wzrost liczby kobiet, które skontaktowały się z telefonami zaufania i organizacjami charytatywnymi, aby porozmawiać o własnych zmaganiach po utracie ciąży, a także wiele innych kobiet zaczęło mówić o własnych trudnych doświadczeniach. Sporo osób zwróciło też uwagę na prostą rzecz wszystkim, którzy pisali o Markle niemiłe rzeczy. Mianowicie chodzi im o to, że chociaż Meghan najprawdopodobniej nigdy nie zobaczy tych pełnych złośliwości, a nawet nienawiści wpisów, zarówno jej, jak i Harry'ego przyjaciele, bliscy czy rodzina mogą czuć się źle, czytając tego typu wypowiedzi. Byli też tacy, którzy poruszyli istotny problem. Pojawiły się bowiem opinie, że tak wiele osób jest przeciwnych Meghan, chociaż nigdy i nic im nie zrobiła, ale za to kochają Kate Middleton. I gdyby te słowa zamiast żony księcia Harry'ego napisała księżna Cambridge, wszyscy by jej współczuli i chwaliliby za odwagę. Wśród tych wszystkich wiadomości w kierunku Markle pełnych nienawiści Chrissy Teigen, która jak już wspominaliśmy, sama niedawno straciła dziecko, stanęła w obronie byłej księżnej. Brytyjski tabloid Defense and Diplomatic Editor of the Sunday Express na Twitterze opublikował wpis, pytając, co wnosi artykuł Meghan do już dostępnych informacji na ten temat. Na co Chrissy, która w sieci również została zalana hejtem po tym, jak podzieliła się wiadomościami o swojej stracie, nie przebierając w słowach, nazwała wpis absolutnym. Jej tweet został jednak usunięty, a ona zwróciła się do obserwujących ją fanów, pisząc: przepraszam, zapomniałam być milsza. Wracając do Meghan i Harry'ego, zastanawialiście się, czy ktoś z ich rodziny wypowiedział się o ich stracie? Zrobił to wuj księcia i brat księżnej Diany, L. Spencer. Mężczyzna pojawił się w porannym talk show, a gospodarz przywołał smutną wiadomość. Wuj Harry'ego zwrócił się do prowadzącego mówiąc, cytujemy, to prawda Lorraine, nie potrafię sobie wyobrazić agonii pary, która utraciła dziecko w taki sposób. Dodał również, że jego myśli są dziś z tą parą. Według US Weekly druzgocąca wiadomość była czymś, co para przekazała swoim rodzinom przed publikacją artykułu w New York Times. Królewskie źródła ujawniły, że książę Karl, ojciec Harry'ego, był szczególnie pomocny dla pary w tych trudnych chwilach. Mówi się również, że w rodzinie królewskiej zapanował wielki smutek. Wydaje się więc, że pomimo różnic wspierają się w potrzebie. E-News ujawniło również, że dla brytyjskiej rodziny była to sprawa głęboko osobista, której nie będą komentować. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś z rodziny królewskiej przeszedł przez utratę nienarodzonego dziecka, przynajmniej taką, która została upubliczniona. W 2016 roku Zara Tyndall, córka księżniczki Anny, ujawniła, że już dwukrotnie straciła ciążę. Powiedzcie ciekawcy, co myślicie o negatywnych komentarzach w tak delikatnym temacie, jakim jest utrata dziecka? Czy Meghan Markle zasłużyła na takie słowa krytyki? Czy uważacie, że postąpiła słusznie, pisząc o tym dla New York Times i mówiąc o tym głośno? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subie naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce, cześć!